Jest 13 października 2015 roku. Proszę Państwa, właśnie kolejną audycję z Ośrodka Toruńskiego odsłuchujemy, w której mowa jest o rolnikach, ale niestety w ogóle pod uwagę nie bierze się samoobrony. Dlaczego, proszę Państwa, dlaczego to się ciągle dzieje? Ja już tyle zrobiłam filmów i postów na NEON24 na temat właśnie blokady Prawa i Sprawiedliwości środowiska samoobrony. Co do rolniczych tematów, proszę Państwa, przecież nie trzeba długo się zastanawiać, że jednak samoobronie powinna udzielić się głosu co najmniej w sprawach rolnictwa, i ta blokada, którą PiS powoduje i ośrodek toruński, nie jest w porządku. Konferencja żon i rodzin aresztowanych rolników, także protest rolników, który się odbył w obronie tych rolników, którzy zostali aresztowani. No i także inicjatywa księdza arcybiskupa. I dlaczego tak się dzieje, proszę Państwa? Dlaczego środowisko żydoprawicy, tak się sami nazywają, prawica zjednoczona już w tej chwili, blokuje samoobronę? Wejdźmy na chwilę na stronę samoobrony, bo ja już Państwu to pokazywałam na innym filmie, ale jak to jest z tymi filmami, to różnie to jest, bo wiadomo, że czas nasz jest ograniczony i można śledzić tylko w pewien sposób powierzchowny. Mój kanał YouTube aż tak popularny nie jest, choć żałuję oczywiście, szczególnie młodzież. Chciałabym, żeby bardziej się zainteresowała treściami, które umieszczam na moim YouTube albo na Królewska TV. Do wyborów parlamentarnych zarejestrował się komitet wyborczy dokładnie 5 sierpnia, Komitet Wyborczy KW Samoobrona 5 sierpnia, czyli w czwartą rocznicę zamordowania Andrzeja Lepera w Warszawie, jak trzeba, ale list kandydatów nie udało się zarejestrować i mojej osoby także we Wrocławiu do Senatu, chciałam z JW7 startować, nie udało się zarejestrować, ale na szczęście udało się, i tu na przykład kandydat Grzegorz Andrysiak w okręgu wyborczym Andrzej Chmielewski w Augustowie, a Grzegorz Andrysiak do Senatu w Jowie, żeby tutaj Państwu nie... w jakim to jest Jowie, za chwilę to sprawdzimy. Ale co chciałam Państwu pokazać tutaj, polecamy, powinien być tu numer JOW przy nazwisku pana Andrysiaka, czyli dlaczego ta strona się nie podświetla. Chodzi o tą mapkę tutaj i o to, co tutaj jest zawarte w tym. Więc tu jest po prostu wezwanie rządu polskiego i Ministerstwa Obrony Narodowej w tym, które również w składzie rządu jest przecież minister obrony narodowej, żeby wypowiedzieć wszystkie umowy z Izraelem handlowe, również umowy, których Polska kupuje, na mocy których kupujemy zupełnie niepotrzebnie od Izraela uzbrojenie. I to jest z 2014 roku taki apel i moim zdaniem jest to powód główny, dlaczego Samoobrona jest blokowana i dlaczego Ewa Kopacz bodajże w marcu 2015 po wyborach samorządowych, które wygrała jedynie słuszna opcja żydowska, PO, PSL, zapowiedziała, że nie będzie Samoobrony, nie będzie. Nie rozumiem, dlaczego się to nie podświetla. Z tą stroną coś jest nie tak. Niestety w tym negatywnym sensie jest ona w jakiś sposób tak zhakowana, że no nie można, widzicie Państwo, klikamy i nie możemy wejść na dany link. No niestety. W tej chwili nie sprawdzimy, z jakiego JOW Grzegorz Andrysiak startuje do Senatu. Jest to na pewno któryś z JOW-ów w województwie łódzkim. I przypomnę, że Andrzej Duda nie potrafił w Berlinie, jak był. Tutaj na tym poście moim najnowszym, zobaczycie Państwo ten film. Zatytułowałam go "Nie uznajemy nimrodycznego prezydenta Duda Ahnenerbe, Kornhauser z żoną Żydówką". W tym filmie zobaczycie Państwo, że Duda nie potrafił dopilnować, żeby w Berlinie zawieszono polską flagę z racji tego, że prezydent Rzeczpospolitej, tak on się nazywa, siebie, chociaż my go nie uznajemy, ale on twierdzi, że naród go wybrał, czyli 25% Polaków przy urnie oddało na niego głos i to nie jest żaden naród, tylko 25%, ale tak o nim jego sympatycy, jego zwolennicy mówią. I jak był z wizytą w Berlinie, krótko przed rocznicą napaści Niemiec na Polskę, czego też niezrozumiały jest ten kalendarz. Trudno naprawdę Andrzejowi Duda to wybaczyć, że nie umiał się we właściwy sposób zachować w rocznicę napaści hitlerowskich Niemiec na Rzeczpospolitą. I nie występuje o odszkodowania wojenne od Niemiec dla Polski, nie negocjuje traktatu pokojowego, a był w ONZ, nic o tym nie słyszeliśmy, nie uznał Juliusza Nowina-Sokolnickiego jako prezydenta. Przypomnę, że Juliusz Nowina-Sokolnicki był na urzędzie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej od 1972 do 2009 roku, czyli 37 lat. Bo Andrzej Duda po zaprzysiężeniu natychmiast uwiarygodnił oszusta Kaczorowskiego. Tam na jego grób w świątyni Opatrzności, tak zwanej Bożej, pojechał. I nie możemy uznać takiego prezydenta jako prezydenta Rzeczpospolitej. Sejm Walny gremialnie nie uznaje Andrzeja Dudy ani tej całej władzy, w cudzysłowie, żydoreżimu. Tu widzimy post poprzedni. Sejm Walny nie uznaje nielegalnej władzy żydoreżimu III RP. Na tym znaczku August Zaleski, który był prezydentem II RP od 1947, od śmierci poprzedniego prezydenta II RP, czyli od 1947 do 1972. Bardzo długo, ponad 20 lat, i po jego śmierci urząd, sukcesję prezydenta II RP przejął właśnie Juliusz Nowina-Sokolnicki. I jeszcze króciutko wyjaśnię, że na tym poście możecie się Państwo dowiedzieć, jak działają sejmiki ziemskie, prowincjonalne, a więc we wszystkich okręgach do parlamentu, które na razie są identyczne, te prowincje są identyczne z okręgami wyborczymi, żeby już nie tworzyć niepotrzebnych komplikacji i sytuację uprościć, to mój okręg tutaj Trójka, część województwa dolnośląskiego. Na tym przykładzie pokażę Państwu, jest ich 41 dokładnie, prawda? Bo tutaj odtąd się zaczynają i tu się kończą na województwie pomorskim. Mój okręg Trójka, czyli prowincja ziemi wrocławskiej, obejmuje 9 powiatów: Grudzki, Milicki, Oleśnicki, Oławski, Strzeliński, Średzki, Trzebnicki, Wołowski, Wrocławski i Wrocław na prawach powiatu. Tutaj zrobiłam film, jako wici będą obrady sejmiku prowincjonalnego, którego jestem marszałkiem ziemi wrocławskiej, dokładnie 17 października 2015, czyli za kilka dni, o godzinie 11 na Krasińskiego 44 na parterze, gościnnie u pana Henryka Swół. Zapraszam patriotów, zapraszam tych, którym na sercu leży ziemia wrocławska, reprezentantów czy posłów ziemskich z tych właśnie wymienionych powiatów. A tutaj umieściłam bardzo długą relację z Sejmu Walnego, korzystając z nagrania Podziemna TV z Sejmu Walnego, który odbył się 3 października w Niepołomicach, zwołanego przez marszałka Sejmu Walnego Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego. Bo Sejm Walny zwołuje marszałek Sejmu Walnego, natomiast sejmiki zwołuje ziemskie, zwołuje marszałek każdego z tych sejmików. Tu widzicie mnie Państwo na tym nagraniu właśnie. Jest 7 października 2015 roku. Wszystkim, wszech i wobec, zachęcam do zapoznania się z tą sejmiku ziemskiego prowincjonalnego sprawą, zainteresowaniem się sejmikami ziemskimi, sejmikowaniem i oczywiście zapraszam. Przy ulicy Krasińskiego, chociaż 44, nie ma indywidualnych zaproszeń 1, na sejmik ziemski ani na sejm walny. Podstawą prawną zwołania sejmiku prowincjonalnego ziemskiego ziemi wrocławskiej są sencyty, czyli uchwały Sejmu Walnego z roku 2015 roku, numer 5/06/2015, podjęte na Sejmie Walnym w Kole. Możecie je Państwo znaleźć na stronach Sejmu Walnego www.sejmwalny.org.pl.